Z Ewangelii według świętego Mateusza. Pewien człowiek podszedł do Jezusa i zapytał: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne? Odpowiedział mu: Dlaczego mnie pytasz o dobro? Jeden tylko jest dobry. A jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowuj przykazania. Zapytał go: Które? Jezus odpowiedział: Oto te: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czci ojca i matkę oraz miłuj swego bliźniego jak siebie samego. Odrzekł mu młodzieniec: Przestrzegałem tego wszystkiego. Czego mi jeszcze brakuje? Jezus mu odpowiedział: Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj co posiadasz i daj ubogim. A będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Gdy młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł zasmucony. Miał bowiem wiele posiadłości. Na propozycję powołania, Pan Jezus zapraszał na drogę pójścia za nim, ten młodzieniec pochmurniał. Był bardzo mocno przywiązany do swoich posiadłości. To jest dramat powołań. Że ktoś jest powołany, ale nie wybiera drogi za Chrystusem. Być może ten chłopiec, czy ten młodzieniec poszedł drogą zbawienia, poszedł do nieba, ale nie chciał być doskonały. Być może w ten sposób przyszły na niego różnego rodzaju przeciwności yy, na drodze do nieba. Trudniej człowiekowi wejść do nieba. Obciążonym posiadłościami niż temu, kto ich nie ma. Dzisiejszy patron dnia dzisiejszego, święty Bernard Z to był taki młodzieniec, który pociągnął za sobą innych swoich kolegów, to byli synowie rycerzy mamy średniowiecze, Francja, XI wiek, przełom 11 XI i 12, 11 XI i 12 dobrze. I zanim wstąpili do zakonu cystersów postanowili, że przez rok będą wędrować po Francji. W ten sposób się przygotują. Zrobią też taki rodzaj jakby testu, czy ktoś się nadaje, czy się nie nadaje. I w sumie bodajże dwóch odpadło po roku, ale trzydziestu zostało plus właśnie jeszcze ten Bernard Clervo. I kiedy zapukali do klasztoru cystersów, wszystkich cystersów na świecie to był tylko jeden klasztor. Było trzech. W tym jeden chodzący, dwóch już było chorych, umierało. Wydawałoby się, że śmiercią naturalną ten zakon wymrze, a jednak Pan Bóg zatroszczył się tym, że posłał właśnie tych, którzy chcieli być doskonali: nie tylko przestrzegać przykazania, tak jak wszyscy, ale chcieli też sprzedać wszystko, co mieli i należeć całkowicie do Chrystusa. Święty Bernard z Pochodził z bardzo pobożnej rodziny. Szczególnie jego matka była bardzo pobożna i tak sobie wybrała z tych wszystkich dzieci, które miała, że kiedy po chrzcie został chrzczony Berna Sklerwo, jeszcze nie był wtedy sklerwo, położyła go na ołtarzu. I na tym ołtarzu powiedziała, znaczy powiedziała Panu Bogu, że go ofiarowuje, oddaje na własność. I tak naprawdę to ofiarowanie matki dało taką jakąś szczególną moc temu Bernardowi. Bernard miał taką sytuację, na przykład próby, kiedy tak wędrował, jeszcze nie wstąpił do klasztoru, był młodym, przystojnym mężczyzną i jedna też młoda kaczmarka, która wszystkich umiała uwieść, postanowiła, że jego też uwiedzie. I po trzykroć wchodziła tam do tego pokoju, w którym on spał, oczywiście rozebrana do naga, no i Wtedy Bernard otwierał okna i krzyczał: Złodzieje, złodzieje! I bracia, znaczy bracia koledzy tych 30 rycerzy przebiegało na pomoc. No i po trzykroć tak przybiegali w nocy, nie, mogli, nie dawał im spać, więc w końcu zapytali się: Gdzie ci złodzieje? Nie ma żadnych złodziei. A on mówi: Tak, jednak był tu ktoś, kto chciał mi zabrać moją łaskę, uświęcając moją niewinność. Walczył o to. Zresztą później był twórcą też reguły dla różnych zakonów, między innymi dla templariuszy, takiego zakonu rycerskiego, który miał bronić świątyni. Tak naprawdę każdy z nas jest świątynią Boga i jest zaproszony do tego, żeby bronić tejże właśnie świątyni, którą my jesteśmy przed atakami złych duchów. Moi drodzy, Pan Jezus dzisiaj stawia wysoko poprzeczkę. Nie wszyscy mogą tę poprzeczkę przeskoczyć. Szczególnie w tym czasie módlmy się za tych, którzy są powołani do kapłaństwa, do życia zakonnego, żeby nie bali się podjąć takiej decyzji zostawienia wszystkiego i pójścia za Chrystusem, żeby nie byli zasmuceni i nie odchodzili od Chrystusa. Święty Jan Maria Mariawianej miał powiedzieć, że wielu jest powołanych, ale jakieś 70% powołanych nie zostaje księżmi, bo się po prostu nie odważają podjąć takiej decyzji. Są zasmuceni i raczej odchodzą od Chrystusa niż, niż z nim są na dobre i na złe. Przyjmijmy Boże Błogosławieństwo. Niech Duch Święty nas prowadzi, a też wspiera tych, którzy są w tym czasie na rozdrożu. Pytają o dobro, pytają o swoje powołanie, ale się lękają. Jest jakiś kryzys tożsamości, kryzys tego, co powinni robić w swoim życiu. Żyją trochę na zasadzie że takiego rozkroku, może trochę tu, może trochę tam, ale już nie ma takiej ostatecznej decyzji. Też lęk przed wejściem do takiej związki stałe, małżeńskie, czy związek z jakimś klasztorem, czy pójściem do seminarium. Też takie lęki się pojawiają, szczególnie wśród młodych, którzy dzisiaj są bardzo mocno dotykani różnego rodzaju pokusami, też jakąś demoralizacją. To powoduje, że ten kręgosłup moralny staje się coraz słabszy i coraz trudniej podejmować takie ostateczne na całe życie decyzje. Niech Duch Święty nas prowadzi, uzdrawia, uwalnia i wzmacnia ten kręgosłup moralny, siłę wewnętrznego człowieka, abyśmy chcieli rzeczywiście gromadzić sobie skarby w niebie. Pan z wami. Niech was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.